Siemano, z tej strony Żółty, no i mamy dzisiaj, jak to zresztą widzicie, przegląd grupy, tak więc bez zbędnego gadania, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, 10 ostatnich osób, które zasubskrybowało ten kanał, no i co, lecimy z przeglądem. Co my tutaj mamy? Uwaga, mod plus 18, witam, przychodzę dziś z nowym modem, Inequality Mod, dodaje on zupełnie nowe nazwy linii art, a także wasze ulubione memy, tak jak opis wyposażenia skubanego, nowe koło akcji i możliwość nazywania waszego szwedzkiego załoganta von Ringentrop, a także wiele innych. Zostawiam wam to do odkrycia i jestem pewien, że cała złość po tym modzie zniknie. Link do pobrania. Ej, co tu jest na przykład? 60 HE Burszakowskiego! To jest dobre. Zakolak von Ringentrop. Załoga Rigger Junior. Do zasięgu widzenia stacjonarnego. Jeden z podstawowego z wyposażenia skubanego. Pamiętaj, kolorek sam się wbija. To też dobre. Siatka maskująca. Do maskowania stacjonarnego najlepiej stać z tyłu kampi. Skuteczność uzależniona od taktyki krzaku. Jest Rigger. I 9 Rigger Junior. 90 mm chodzi cudownkowo rozpierdalający. Oje, nie, tej nazwy nie mogę wam pokazać. Zresztą tego obok tak samo. To musicie sami na grupę wejść i zobaczyć, co tu jest napisane. Zaczynam się bać, co będzie następne. No, ja wam pokazywałem w tam top 5, czy w jakimś tam innym pokazie, jakie czołgi mogą być na święta. I boję się, że ten Tiger Mouse naprawdę się pojawi, a on jest przegięty moim zdaniem. To jest dosłownie Mouse na 9 tierze, który jest twardszy o dziwo, mobilniejszy i ma lepsze działo. Więc serio, to będzie przegięcie ten czołg. Kiedy zapytasz kelnera, co mają w menu, po raz setny. Flagi jak flagi. Masz jakieś rzymskie coś, jakieś pioruny, jakieś czaszki, jakieś plastry, koła. Kurwa, hipisowskie karty, jakieś granaty, zwierzęta, raki, kurwa, pieseły mamy, mamy naklejki z dinozaurem, z pająkiem, z kurwa, z wilkiem, z owczarkiem niemieckim, mamy kurwa śmiejącego się psu, mamy jebaną mysz, mamy nawet Azjatki, nawet mamy jakieś pizze, kurwa, z czołgiem kucharza, mamy Hellcata z agenta, kurwa, mamy pioruny, mamy 10 lat Wargaming. Mamy śmieszne buźki, mamy pomidora. Ale to wszystko jest spoko. Piękny, to była moja wypowiedź na temat tego. Odnośnie dawnej wypowiedzi Multiego. Odnośnie czołgu PZ4 Anko, który mówi, że nie pasuje do klimatu wojny i pola bitwy World of Tanks. I właśnie pokazywałem, że naklejki spoko, tak? Typ 5-9 Gold, czy Quilling, czy jakiś kurwa 60 TP wymyślny. Ale PZ4 Anko, który... Jeżeli naprzeciwko niego grasz, to się różni jedynie kolorem brązowym, który można wyłączyć w niehistorycznych elementach WOTA i to wszystko. Serio. I oto była doczepka cała, serio. Su. Mhm. Pochwalę się oto takim strzałem. Kurde, ale piksel. Ja pierdziele. Su potrafi zaskoczyć, aczkolwiek ja tam wolę Skorpiona G, ale ten strzał naprawdę ładny. Zbieranie brudów na kryptoarciarza Yellowa? Nigdy nie pytaj kobiety o wiek, mężczyzn o zarobki, yellowvot.pl o ilość bitew na lefu i obiekta. No, nie wiem ile tam było tych bitew, czekajcie, zrobił ktoś screena. Ile mam? 512 bitew. Słuchajcie, kiedyś, no, co ja mogę powiedzieć, no misje osobiste to chyba dobrze sugeruje to, że to były robione na obiekcie i nie tylko. Kiedyś to w ogóle, ja nie tyle, że byłem arciarzem, czy rzeczywiście... Jak była misja do zrobienia, to tym grałem na przykład, nie żeby zrobić tą misję, a kiedyś misje były trudniejsze i tego się nazbierało i to chyba jeszcze na nawet te 92 HMC, jeżeli dobrze pamiętam, mam troszeczkę bitew na artach, ale odkąd misji nie mam, to nie pamiętam, żebym kiedykolwiek nią zagrał. Może się zdarzyło od czasu do czasu, albo jak ktoś do mnie przyszedł i chciał zagrać chociażby takim lewchem, a tak to... No nie, ale na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że będzie film Arciarze i tam będę jebał arciarzy, ale prawdziwych, a nie takich jak tutaj, gdzie grałem. I wy pewnie też macie pewnie kilka bitew, kilkaset na obiekcie czy na jakiejś innej szmacie artyleryjskiej. Także pozdrawiam i ciekawe są te brudy na mnie, muszę powiedzieć, że sam dam. Stop, that's a true.
Testowiru na waszych garbach będę, o tak, kurwa. Rumba i jebany spodek z randomizera. No to było na randomizerze. Oj, to było w ogóle posrane. Pozdrawiam z live'a. Dosłownie twórca randomizera, Kapitan Cospidwin, pokazał, żeby zrobić takie spotki i to, że tutaj już kolega Adrian takie rzeczy widział, to już nie moja sprawa, ale to było ciekawie na live'ie wczorajszym. Szok? Co się dzieje? Kurwa, 2137! Jednak pancerz się czasem przydaje. Ile tutaj odbiłeś? 10 koła. To jest typ 5 czy typ 4? No ja typa 4 nie lubiłem za bardzo, ale typ 5 według mnie jest o wiele lepszy. Rzadko się takie bitwy trafiają, ale się trafiają, no. Ale gratuluję. 907 tryhardy? O nie! Piękny! Piękny! Tu dwójkę wyciąga jeszcze. No i kozak, no jestem potężny. Polskie czołgi, najlepsze czołgi. No nie jakieś niemieckie. Tygrysy czy coś, czy pantery. Czemu oni tak czołgi w ogóle nazywali? Jak w jakimś zoo. Aha. To nie jest szok, tylko to nie jest czołg. To jest działo samojeżdżne. Ma potężny pancerz. Ale udało mi się... Każdy ma swoje zdanie trochę, nie? Ale żeby mieć takie staty, to... Nie, wydaje mi się, że chyba... Nie wiem, kto to jest, ale brzmiał, jakby robił sobie z tego bardziej jaja, aniżeli na poważnie gadał. A może na poważnie, to wtedy jest husarz alert, serio. Grzyb? Kursujcie na pisach. Kurwa, nawet na wodzie, no co za... Jeszcze brakuje, żeby tego banera dać ja jestem zagrożeniem, czy coś. No nie, no po prostu... Siemano, betoniarze, dzisiaj Lansen C? Ej, naprawdę! Nawet jakbyś nie napisał, to bym powiedział, że to jest Lansen. Ej, fajnie ty to robisz, te czołgi, super! Podoba mi się. Jedynie kolor, bo Ewocie jest taki niebieskawy, bo to szwedzkie czołgi, ale naprawdę tak, to super, naprawdę fajny. Kolejny bezes zesłany do czeluści piekielnych ogni. Co się stało, że nagle się ludzie do... I to Kaliban. Znaczy Kaliban jest w stanie bezeta pokonać, no. I to jest taka równowaga, tylko trzeba naprawdę dobrze trafić, ale... To dobrze. Czekam na ludzi, którzy bezetom zaczną na Kalibany polować, to już normalnie wojna zaraz się zacznie. No właśnie ty, jakaś wojna pomiędzy kalibaniarzami a bezeciarzami się robi. Może nie kłowiec, ale wszystko wchodzi za zero? No nie, to po rosyjsku nie wiem, co tu jest napisane. Łaz, nie wiem, 2107. Ładny, podoba mi się. Witajcie, moje śliweczki. Na ostatnim randomizerze pojawił się kadłub zwykłego obiekta 279, nie early. Jak myślicie, czy BG planuje dodać zwykłego obiekta, czy ja o czymś nie wiem? Szczerze, nie wiem, czy ten kadłub jest w plikach gry i został on pokazany w randomizerze, czy jednak to była modyfikacja, tak samo jak z maluchem w filmie w randomizerze, bo to jest modyfikacja, żeby nie było. Oho. 17 tysięcy bitew? Super Hellcat 8300. Ty, on... Tylko tym grał 25600. Naprawdę. Ale to trzeba lubić jakieś czołgi. I to jeszcze jakieś... Cruisery, jakieś Super Hellcaty. Jezus, człowieku. Weź ty zagraj czymś dobrym. Ty, koleś, o którego masz się nie martwić. Kurwa, dwie lufy. No, to ci powiem, że taki czarnobylski to trochę dziwny ten czołg, ale trochę tak. Wydaje mi się, że chłop ładuje. Co tu jest? Przeładowuje. Tak jest. A, bo chłop nie może F8 kliknąć, tylko napisać na czacie. Przecież zanim tym S1 przeładuje i napisze, to już będzie przeładowany. Kiedy żółty ma zrobić przegląd grupy, but is acting, I'm doing it. No dobra, ej, no ja też chcę sobie czasami pograć WOTA. Muszę czasami zrobić sobie przerwkę małą. Macie dzisiaj przegląd grupy, w tym tygodniu jeszcze randomizer i będzie dobrze. A w przyszłym tygodniu w poniedziałek paczki. Myślę, że wam się będzie podobało wszystko, a później zobaczymy, co? Mam nadzieję, że będzie okej. Żółty, kiedy to 5 czołgów, których nie ma na PC, a są na konsolach? Co to jest? Centauron Avrecus Custom... Co to jest? Jak czysią 400 damage na strzał? Co to za popierdolone gówno? To widziałem, taran. To jest ciekawe i to bym chciał we WOTie normalnie zobaczyć. 950 na strzał w ogóle, penetracji od cholery. Pancerza to w ogóle nie miało, co pamiętam. Co to jest? Projekt Muran. Murat, znaczy się... Nie wycieraj sobie ziemi! No to już chyba tak nowocześnie wygląda, 390 damage'a. Ciekawe jak z pancerzem w tym czołgu. O, a to znam! I to normalnie w plikach WOTa chyba nawet jest! Albo było przynajmniej, to jest T-58 Heavy i on miał zastąpić T-30, która kiedyś była czołgiem ciężkim. Natomiast T-58 Heavy okazał się zbyt mocny na tamte czasy.
więc go po prostu nie dodano. To miał być magazynek trzypestkowy, bijący po 750 na strzał, nie? Także ciekawy projekt. Ale to najbardziej mnie ciekawi. FV4003 Centurion MK5. To naprawdę jest ciekawe. Moje pierwsze trzy moe, co my tu mamy? Gwardzista, no to super. Gratuluję ci, kolego. Daję ci tutaj serduszko. Ładnie tutaj gratulujecie, fajnie. Granie czeskimi czołgami z polskimi głosami załogi? Granie czeskimi czołgami z czeską ścieżką dźwiękową. 100% true, no tak jest. Optyka nieuszkodzona. Mamy okaz na paleńca, na konie? Na palona koniara, na T541. Jezus. Dzieckie zakole. Tego to się nie spodziewałem. Gram za twój hajs, też spoko. Andrzej Kowalski, lat 45, na rekorze Timfo, widzący kolejne zmiany w wocie. Live reaction. Wy macie mózgi? Czy w waszych mózgach siedzi kurwa Żyd i korwą kręci? Tak, to live reaction, 100%. GG. Leopard Bna. Ban. Jakaś kreska. Report Leopard. It's kurawa. Piz. Coś chyba Dragon God Mateusz skanął, on ją coś chyba pił. Chłop tak wkurwiony, że mu się klawisze myliły. To widziałem. Piękny ten jest futur, naprawdę. Na początku jak widziałem ten czołg, wiedziałem, że to futur, ale to szare tutaj, to ja myślałem, że to jest jakieś krzywa lufa, a to się okazuje, że to prześcieradło z trzema moe jest. Ładny. Tutaj zdjęcie w ogóle widza najprawdopodobniej ze Sławkiem Jerzykiem. Ja na początku myślałem, że to jest jakiś chyba ten Najman, ale no nie, to jest Sławek Jerzyk. Pozdrawiam. O, Koli Sławek Jerzyk stykają się głowami. No to też widziałem. Żółta śliwka WOD Polska Bila. I wykupić tu premium, na które dostałeś hajs do Nate'a? Nie. Zainstalować adwoka, a hajs wydać na różne śliweczki w czekoladzie, a ich też wrzucić na kanał. Będzie. Chcecie Yellow in the Kitchen test śliwek w czekoladzie, tych wiele rodzajów, to piszcie. Ja myślę, że to będzie fajny film, no. Czasami Kaliban lepszy od Bezeta, nie zapraszam do dyskusji. Czasami tak. Multi, kiedy widzi kolejny donate 20 zł, schyja po powtórką. To jest na pewno 100% jego wina. What a dear you are. Please uninstall this game. I hope you get banned. What rapless fan. Co, nie klikajcie w takie linki, proszę, to wam usunie konto bankowe, wotowe i życie wam usunie, serio, tak na poważnie nie klikajcie w to. Husarz Alert? Ciekawe, czy na serwerze ENA będzie niepodległość Polski. Co mnie obchodzi niepodległość Meksyku, dajcie polski styl, to będę grał. Jakoś naszej niepodległości nie świętujemy w WOD, a jednak z naszej nacji dużo graczy jest. O kurde. Nie, nawet tego nie będę komentował. Jak przyjemnie się gra World of Tanks 30 sierpnia 2022 roku o godzinie 5 nad radem. Mam nadzieję, że nic złego się nie przydarzy. O, konik. To jest cudowne, że nawet ten pieszek ma tu za kola. Jaka by była szkoda, gdyby jakiś WZ-114. Ja to już chyba kiedyś widziałem, bo mam zaznaczony, ale... Bazor skurwia ci beleci, kurwa wik zabudek. No to chyba naprawdę ośmiała mi się wydaje, no. Trade offer. I receive hitting and pen, you receive 50 second stun and 1k damage. No, tak jest. Kieres? Nie, FV i polący się FV215, tylko nie to. Haeczek, ten grzyb w ręce i ta czapka górnicza. Piękny. Neuron activated. Multi z tym defenderem. Giniesz, gorów na siebie widzisz. Co wy z tym macie znowu? Ja widzę, że na grupie to tak. Hallak już trochę poszedł zapomnienie. I na grupie mamy Kolbi Piotra, który ligował, i Multiego. I na następnym odcinku, jak dalej będzie tak dużo Multiego, to zmienimy baner na niego. Z śliweczek Hallaka na, nie wiem, 5-złotowy Multiego, czy cokolwiek. Dajcie znać w komentarzach. Twierdza klanu, do którego dostajesz zapkę 5 milisekund po tym, jak opuściłeś obecny klan. Ja pierdzielę, ile tu jest rzeczy. Tu jest tyskie, tu jakiś sklep osiedlowy, samolot, tutaj parawan, tu kopalnia, tu czo... Ja pierdolę! Schodzimy głębiej? Czemu on ma... Kieresz? Czemu on ma zeza w ogóle? Kieresz? No to widziałem, kieres ze śliweczkami w czekoladzie z Babelu. Lodówka z heszem, kieres? O nie, oho na tubie.
to powinno być zamiast tego wafelka czy paluszka, to powinno być przebicie apekiem jeszcze, no. Nie, oho, na tubie na apekę. Dzień dobry, chciałem zachęcić użytkownika żółty.pl do zagrania w World of Tanks Blitz. A czemu to jest MC Siurak? 5 złotych multi, co to jest? Jak zrobić arciarza w... Nie, ja się nie nabiorę. Ja się nie nabiorę. Grzyb Alert? Czy powinna powstać kolejna polska linia World of Tanks? Ja wiem, czy Grzyb Alert? Wiesz, to, że grasz polskimi czołgami, to nie znaczy, że jesteś grzybem, nie? Ebola powinna wcale się nie pojawić w grze, bo jak się gra turnieje, CW lub natarcia, to już na starcie przegrywasz. Jak nie masz Eboli w swoim teamie, a przeciwnicy mają, jeżeli mapa jest otwarta, to pół biedy, ale na zamkniętej to się nie da tego ugrać. Mieszkanie prawdziwego gracza WOTA. Grzyb! Ale kurwa dojebany. Ma multi. Dobra, przemień jak będzie już krzyczał. Mama, połap się z kuzynem Maxem. Kuzyn Max! Z durszlakiem na łbie. Co tu robi TWR? Czemu... Aś w dupił mał 7. No! Co? No! No jak od boku się można dignąć od HWK 12? Pamiętam tego live'a. Jak? Ile to ma kalibru, no? 182,9! Nie jestem w stanie przebić od boku! No co to jest? Pamiętam to, no. To ja tylko potrafiam się odbić od takich czołgów, no. Gdyby nie było modów do gry, nie byłoby aimbotów. Wyjmij kreta ścipy. Aimboty są dla ciot i statystów. A co? Lisz dupy Ukrainie, krecik puka? Dyskusja na poziomie, kurwa. Me and the boys playing how to quickly kill babok. Multi halak ja i golbipion. Najbardziej popierdolony team, jaki w życiu ujrzycie, naprawdę. Mam gotowy pierwszy projekt w sprokecie. O taki jakby na siłowni był, ale w sumie spoko. Jakby wygląda jak ten AMX, ale taki byczek się zrobi w niego. Skupują kopalnię w 3 minuty. Gagli. Dawid to jest po prostu najlepsza osoba w internecie. Don't change my mind. Znajdź jakąkolwiek różnicę. Co to jest? Fuck you, idiot. W ogóle Kubo zaraz próbasz napisał. Idiot, nie wiem, skoro że szmaty stworzyła tą grę. Co to za... Skillu wakansy pokazuje. Everywhere I go, I see his face. Dajcie mi spokój, kuźwa, z tym oho na tubie, na apekach. Ja się tego nie podejmuję! Mam to gdzieś, mam gdzieś. Nie koniec odcinka. Trudno, nie będziecie mnie oho na tubie prześladować. Nie mam zamiaru tego robić. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w randomizerze jeszcze w tym tygodniu. No i później paczki w poniedziałek na Waffentragera. Dzięki, do usłyszonka w kolejnym filmie na moim kanale. Newry.